Abbiamo appena sentito le parole di Gesù a conclusione della parabola del buon samaritano. Vai e anche tu fa lo stesso. È noto come Josef e Victoria Ulma abbiano dedicato a questo frammento del Vangelo di Luca un'attenzione particolare, sottolineando il titolo in rosso sulla Bibbia di famiglia e annotandovi accanto il loro sì. Come ha scritto San Giovanni Paolo II, la parabola dell'uomo incappato nei briganti racconta la capacità della sofferenza di sprigionare nell'uomo l'amore, proprio quel dono disinteressato del proprio io in favore degli altri uomini. Tale carità è al centro della nostra odierna celebrazione. Sarebbe fuorviante se il giorno della beatificazione della famiglia Ulman servisse solo a riportare alla memoria il terrore per le atrocità perpetrate dai loro carnefici, sui quali peraltro già pesa il giudizio della storia. Vogliamo invece che oggi sia un giorno di gioia, perché la pagina del Vangelo scritta sulla carta è divenuta per noi una realtà vissuta che luminosamente risplende nella testimonianza cristiana dei coniugi Ulma e nel martirio dei nuovi beati. Przed chwilą wysłuchaliśmy słów Jezusa na zakończenie przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Idź i ty czyń podobnie. Wiadomo, że Józef i Wiktoria Ulmowie poświęcili szczególną uwagę temu fragmentowi Ewangelii świętego Łukasza, podkreślając na czerwono tytuł narodzinnej Biblii i umieszczając przy nim swoją adnotację tak. Jak napisał święty Jan Paweł II, przypowieść o człowieku, który wpadł na zabójców, opowiada o cierpieniu zdolnym wyzwolić w człowieku miłość, ów właśnie bezinteresowny dar z własnego ja na rzecz innych ludzi. Ta miłość jest sercem naszej dzisiejszej uroczystości. Byłoby błędem, gdyby dzień beatyfikacji rodziny Ulmów posłużył jedynie przywołaniu na myśl terroru i okrucieństw dokonanych przez ich oprawców, nad którymi ciąży już osąd historii. Chcemy natomiast, aby dzisiejszy dzień był dniem radości, ponieważ słowa Ewangelii spisane na papierze stały się dla nas przeżywaną rzeczywistością, która jaśnieje w chrześcijańskim świadectwie małżonków Ulmów i w ich męczeństwie i w męczeństwie nowych błogosławionych. W 1942 roku Józef i Wiktoria Ulmowie otworzyli drzwi swojego domu i przyjęli 8 Żydów prześladowanych przez niemiecki reżim nazistowski. Dzisiaj wraz z nowymi błogosławionymi pragniemy również przypomnieć ich imiona. Byli to Saul Goldman z synami Baruchem, Mechelem, Joachimem i Mojżeszem oraz Golda Greenfeld i Lea Dittner z małą córką Reszlą. Ten gest Józefa i Wiktorii był wyrazem posłuszeństwa przykazaniu Bożemu.
Było to tak dla woli Bożej. Ich dom stał się tą gospodą, w której był goszczony i doświadczył opieki pogardzany, odrzucony i śmiertelnie ranny człowiek. Dzięki temu mógł on dalej żyć. W rzeczywistości bez opiekuńczej troski człowiek zawodzi. Troska jest bardzo ważną częścią człowieczeństwa, bowiem czyni istnienie właśnie ludzkim. Za ten gest gościnności i troski, jednym słowem miłosierdzia, wypływający ze szczerej wiary, małżeństwo Ulmów wraz z dziećmi zapłacili najwyższą cenę męczeństwa. Ich życie było cenną monetą, którą przypieczętowali bezinteresowność całkowitego daru z siebie samego w imię miłości. Aby w pełni zrozumieć heroiczną decyzję Józefa i Wiktorii, należy przyjrzeć się duchowej drodze, jaką przebyli do tego momentu. Poczynając od ich charakterów. Józef uczciwy, pracowity i chętny do niesienia pomocy ludziom. Wiktoria serdeczna, łagodna, wrażliwa na potrzeby innych. A następnie ich nieustanny wzrost w miłości Pana Boga i bliźniego pomiędzy działalnością parafii a wiejskim życiem w Markowej. Również i my nie możemy nie odczuć ujmującej mocy ich chrześcijańskiego świadectwa, które przekazali swoim dzieciom. 8-letniej Stanisławie, 7-letniej Barbarze, 6-letniemu Władysławowi, 4-letniemu Franciszkowi, 3-letniemu Antoniemu i 2-letniej Marii, a nawet najmłodszemu dziecku, które przychodziło na świat w chwili męczeńskiej śmierci matki. Szczególna wymowa dzisiejszej beatyfikacji polega na tym, że do chwały ołtarzy zostaje wyniesiona cała rodzina, połączona nie tylko więzami krwi, ale także wspólnym świadectwem danym Chrystusowi aż do ofiary własnego życia. Temat postawy otwartej rzuca się jako wspólny wątek, który łączy liczne aspekty życia i męczeństwa rodziny Ulmów. Znajdujemy w nim roztaczające się przed nami bogactwo przesłań, które dzisiaj pragniemy zebrać jako owoc ich świadectwa. Nowi błogosławieni uczą nas przede wszystkim przyjmowania Słowa Bożego i codziennego dążenia do pełnienia woli Bożej. Ulmowie jako rodzina słuchali tego Słowa Bożego w niedzielnej liturgii, a następnie kontynuowali jego medytację w domu, co widać w czytanej i podkreślanej przez nich Biblii. Jak już wspomniałem, bardzo znaczące jest słowo tak, odręcznie napisane przy przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, a także podkreślone zdania, w którym Jezus wzywa do miłowania nawet własnych nieprzyjaciół. W ten sposób wysłuchane słowo Pana dzień po dniu kształtowało ich odważny program życia. Doskonale zadziałała w nich uświęcająca łaska chrztu, Eucharystii i innych sakramentów, wśród których jasno ukazuje się piękno i wielkość sakramentu małżeństwa. Dlatego żyli w świętości, nie tylko małżeńskiej, ale również rodzinnej. Może mieć zastosowanie do nich starożytna definicja świętego Jana Chryzostoma, który mówił o domu jako Ecclesia Micra, małym kościele. Podobnie jak Sobór Watykański II w konstytucji dogmatycznej o kościele nazwie go Ecclesia Domestica, domem, kościołem domowym,
któremu Pan Bóg udzielił wszystkich darów swojej łaski do tego stopnia, że uczynił go znakiem i wcieleniem całego ludu Bożego. Dom Ulmów stał się miejscem świętości z sąsiedztwa, jak nazywa to papież Franciszek w adhortacji apostolskiej Gaudete Exultate o powołaniu do świętości w świecie współczesnym, kiedy pisze: lubię dostrzegać świętość w cierpliwym ludzie Bożym, w rodzicach, którzy z wielką miłością pomagają dorastać swoim dzieciom, w mężczyznach i kobietach pracujących, by zarabiać na chleb. W tej wytrwałości, aby iść naprzód, dzień po dniu widzę świętość Kościoła walczącego. Jest to często świętość sąsiedztwa, świętość osób, które żyją blisko nas i są odblaskiem obecności Boga, albo, by użyć innego wyrażenia, są klasą średnią świętości. W świadectwie i męczeństwie Ulmów i ich dzieci odkrywamy na nowo wielkość rodziny, miejsca życia, miłości i płodności. Odkrywamy na nowo wielkość misji, jaką Stwórca powierzył małżonkom, i powtarzamy słowa świętego Jana Pawła II, które skierował do rodzin w 1994 roku. W Kościele i w społeczeństwie nadeszła teraz epoka rodziny, która jest powołana do odegrania pierwszoplanowej roli w dziele nowej ewangelizacji. W męczeństwie nowych błogosławionych szczególnie sugestywną rolę odgrywa maleńkie dziecko, które Wiktoria nosiła w swoim łonie, przychodzące na świat w bolesnych chwilach rzezi matki. Chociaż nie miało ono jeszcze imienia, dzisiaj nazywamy je błogosławionym. Ta beatyfikacja ma bardziej aktualne przesłanie niż kiedykolwiek. Chociaż nigdy nie wypowiedziało żadnego słowa, dzisiaj to małe, niewinne dziecko, które razem z aniołami i świętymi w raju wyśpiewuje chwałę Bogu w Trójcy Jedynemu, tutaj na ziemi woła do współczesnego świata, aby przyjął, kochał i chronił życie od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci, zwłaszcza życie bezbronnych i zepchniętych na margines. Ten jego niewinny głos chce wstrząsnąć sumieniem społeczeństwa, w którym szerzą się aborcja, eutanazja i pogarda dla życia postrzeganego jako ciężar, a nie jako dar. Dlatego rodzina Ulmów zachęca nas do reagowania na tę kulturę odrzucenia, którą potępia papież Franciszek, kiedy mówi: odrzucamy nadzieję. Nadzieję dzieci, które przynoszą nam życie pozwalające nam iść naprzód, i nadzieję tkwiącą w korzeniach, które mają osoby starsze. To nie jest problem takiego czy innego prawa. To jest problem odrzucenia. Wreszcie świadectwo Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci uczy nas otwartości na innych, zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących. Nawiązując do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, święty Hieronim napisał: musimy przyjąć brata i bliźniego, a nawet wszystkich ludzi każdej rasy, ponieważ mamy tylko jednego Ojca. Otwartość jest wyrazem braterstwa. Dlatego pragnę pozdrowić ze szczególną serdecznością obecnych dzisiaj na tej uroczystości beatyfikacyjnej przedstawicieli wspólnoty żydowskiej. Ich udział jest nie tylko wyrazem szlachetnych uczuć wdzięczności za to, czego dokonali nowi błogosławieni, gdy w Europie, a zwłaszcza tutaj w Polsce, szalała rozpętana przez niemieckich okupantów furia skierowana wobec narodu żydowskiego, co nazwano ostatecznym rozwiązaniem. To zjednoczenie rodzin żydowskich
i rodziny katolickiej w tym samym męczeństwie zawiera bardzo głęboki sens oraz rzuca najpiękniejsze światło na przyjaźń żydowsko-chrześcijańską, zarówno na płaszczyźnie ludzkiej, jak i religijnej. Rzeczywiście, nienawiść prześladowców do Żydów była w samej swej istocie nienawiścią do Boga Przymierza, Starego i tego Nowego, we krwi Chrystusa. Moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, że konkretnością swojego gestu rodzina Ulmów, jak również inni ludzie dobrej woli, którzy pomagali Żydom, antycypowali nauczanie Soboru Watykańskiego II, świętego Pawła VI, a także świętego Jana Pawła II, przyjmując w swoim życiu postawę kogoś, kto burzy mury i obejmuje z braterską miłością. Co więcej, przyjęcie bliźniego stało się pilnym zadaniem, biorąc pod uwagę przemoc i zniszczenia spowodowane wojną. Trwająca od 18 miesięcy rosyjska inwazja na Ukrainę zmusiła do ucieczki wielką liczbę uchodźców, którzy pukali do drzwi Polski w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. W tym trudnym czasie różne instytucje rządowe i samorządowe oraz tysiące ludzi z prostych rodzin spontanicznie otwierali drzwi swoich domów na przyjęcie tych, którzy musieli uciekać. Z wyjątkowym podziwem i szczególną wdzięcznością myślimy o wielu inicjatywach realizowanych przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej, jak również i o tych propagowanych w całej Polsce. Powszechne zaangażowanie działaczy oraz wolontariuszy w akcję radzenia sobie z kryzysem humanitarnym nabrało niezwykłych rozmiarów i wielkiego znaczenia. Niestety, podobne sytuacje powtarzają się również w innych częściach świata i powodują, iż rzesze uchodźców szukają słusznego przyjęcia u innych. Niech wstawiennictwo nowych błogosławionych i ich świadectwo ewangelicznej miłości zachęcą wszystkich ludzi dobrej woli, aby stali się tymi, którzy wprowadzają pokój, otwierając drzwi i angażując się na rzecz bliźniego, przybywającego ze swoim cierpieniem fizycznym i moralnym, podejmując trud pomocy w jego oddaleniu od własnego domu i bliskich, ofiarując lekarstwo na rany, które są wynikiem odrzucenia lub niezrozumienia. Już na długo przed wybuchem tej wojny papież Franciszek mówił: w obliczu cierpienia tak wielu ludzi, wycieńczonych przez głód, przemoc i krzywdę, nie możemy pozostawać widzami. Ignorowanie cierpienia człowieka, co to oznacza? Oznacza ignorowanie Boga. Jeśli nie podejmuję tego mężczyzny, do tej kobiety, do tego dziecka, jeśli nie podejdę do tego mężczyzny, do tej kobiety, do tego dziecka, do tego serca czy tej staruszki, którzy cierpią, nie zbliżę się do Boga. Drodzy bracia i siostry, męczennik, pisał święty Jan Paweł II, jest najbardziej autentycznym świadkiem prawdy o życiu. Wie, że dzięki spotkaniu z Jezusem Chrystusem znalazł prawdę o własnym życiu i tej pewności nikt ani nic nie zdołał mu odebrać. Ani cierpienie, ani śmierć zadana przemocą nie skłonią go do odstąpienia od prawdy, którą odkrył, spotykając Chrystusa. Oto dlaczego po dziś dzień świadectwo męczenników nie przestaje fascynować, znajduje uznanie, przyciąga uwagę i pobudza do naśladowania. Dzisiejsza celebracja jest zwieńczeniem nieprzerwanej opinii świętości i męczeństwa, jaką Kościół na Podkarpaciu, a szerzej
całej Polski zachował i potrafił pielęgnować. Jest to jednak także wyraz słusznej pamięci i serdecznej wdzięczności w stosunku do wielu waszych rodaków, którzy w tamtych czasach, świadomi ryzyka, na jakie się narazili, udzielili schronienia Żydom, płacąc za ten wybór życiem. Niech w każdym z nas, dzisiaj tutaj obecnym, świadectwo męczeńskiej śmierci rodziny Ulmów wzbudzi szczere pragnienie odważnego życia wiarą i jej wyznawania. La famiglia Ulma oggi si unisce alla valorosa e ricca schiera dei figli della nazione polacca, divenuti nella storia antica come in quella più recente santi e beati. La testimonianza della loro vita viene proposta come esempio e modello da imitare. Essi ci sono offerti anche come intercessori presso il Signore, così che possiamo affidare loro la nostra quotidianità, le nostre speranze, le gioie, le necessità e le preoccupazioni. Alla Vergine Santissima, Regina della Polonia, ai santi e beati di questa nazione e da oggi, tutti insieme pubblicamente, alla famiglia Ulma, affidiamo un'accorata preghiera per la famiglia umana e per la pace nella vicina Ucraina. Beati Josef e Victoria, insieme ai figli Stanislava, Barbara, Vladislav, Franciszek, Antoni, Maria e al più piccolo che veniva alla luce nel mondo nel momento del martirio di sua madre, pregate per tutti noi. Amen.